Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek. Od razu trzy tu wskoczyłyśmy, bo widzę, że jeszcze dwie panie ze mną dzisiaj od poniedziałku startują. Proszę państwa, nie bez przyczyny dwie panie do siebie jeszcze na dodatek podobne, bo mamy taką zagadkę, której jeszcze w tym programie żeśmy chyba nie ćwiczyli, także zobaczymy, jak się państwu będą podobały zagadki na spostrzegawczość, ale właśnie ze zdjęciami. Szukamy różnicy. Szukamy różnicy. Na pierwszy rzut oka te zdjęcia wydają się być takie same. Też nie wiem, czy nie warto byłoby je troszeczkę powiększyć, jak tam chłopakom się uda, bo szczerze mówiąc, tak jak tutaj mam taki malutki ekranik, to ledwo co widać. No, mam nadzieję, że to może troszeczkę pomoże, bo chciałabym, szczerze mówiąc, żebyśmy dzisiaj parę różnego rodzaju zagadek rozwiązali. Także zapraszam państwa do szukania różnicy między tymi dwoma obrazkami. Jest 50 zł do wygrania. Zaczynamy nowy tydzień. Na razie piękna pogoda. Ciśnienie ponoć na razie stabilne, ale wszystko się może wkrótce zmienić, więc proszę państwa, wykorzystajmy dobry nastrój, żeby troszkę zarobić. Ja czekam na zgłoszenie od pierwszego zwycięzcy, mam nadzieję. Trzeba będzie opowiedzieć, na czym polega różnica, także proszę sobie przygotować króciutką wypowiedź, dzwonić, a ja przypomnę jeszcze szybciusieńko, że w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, to wszystko już wiemy. Siódmy dzisiaj. To szczęśliwy numerek mamy miesiąca. Także zapraszam bardzo serdecznie. 7 kwietnia. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci po weekendzie. Nasze pierwsze chyba spotkanie w poniedziałek. Jutro minie tydzień, od kiedy się tutaj na antenie Tele 5 o 11 spotykamy. I calusieńki tydzień, proszę państwa, od poniedziałku do piątku, od 11 do około 12 zapraszam was do zarabiania z nami pieniędzy. W takim chyba bardzo miłym momencie dnia, bo takim, kiedy to jeśli jest się w domu, to powinna być chwileczka spokoju. Jeszcze nie trzeba robić obiadu, a już jest ogarnięte po śniadaniu, kąpaniu, wysyłaniu do pracy mężów, dzieci i innych podopiecznych. Więc mam nadzieję, że przy tej przyjemnej porannej kaweczce, może kawałeczku ciasta, zastałam państwa w dobrym humorze i wykorzystacie ten humor i chwilkę na to, żeby jeszcze zarabiać pieniądze, bo czemu by nie, siedząc na kanapie, czy siedząc przy stole, czy siedząc w kuchni, odpoczywając, zapraszam państwa, poszukajcie różnicy między tymi zdjęciami. To jest pierwsze zdjęcie, pierwsza zagadka z serii, parę zagadek właśnie tych ze zdjęciami dzisiaj państwu zaproponujemy, zobaczymy, na ile jesteście spostrzegawczy. Uprzedzam tylko, że trafiwszy na antenę, należy opowiedzieć o tym, na czym polega różnica. Dobrze? Czyli nie wystarczy powiedzieć, że jest jedna, bo to wiemy mniej więcej. Trzeba tam gdzieś mniej więcej opowiedzieć, na czym ona polega. Także 50 zł czeka. Czekam na pierwszego zwycięzcę. Zobaczymy, jak sobie z takimi zagadkami radzicie. O, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. To proszę opowiedzieć. No to koło włosów literka S jest odwrócona. Tam w tle, gdzieś tam na jakimś... Brawo, brawo, rzeczywiście tak, bardzo dobrze opowiedziane, dobrze namierzone. Brawo, 50 zł dla pana, dzień dobry, zaczynamy razem kolejny tydzień i zobaczymy, kto jeszcze przyłączył się dzisiaj do naszej zabawy. Teraz coś bardziej może dla pań, przynajmniej dla popatrzenia. No dobrze. Też 50 zł do wygrania i też jedna różnica do znalezienia i też trzeba będzie o niej opowiedzieć, chociaż szczerze mówiąc wydaje mi się, że jest trudniej, bo ta różnica nie rzuca się jakoś w oczy. Być może oczywiście jestem troszeczkę zdekoncentrowana klatą i sześciopakiem, ale tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście tej różnicy nie widać, także wchodzimy troszkę na pięterko wyżej na tej naszej drabinie takiej poziomów trudności. Czekam, no szczerze mówiąc, proszę państwa, to też jest tak, że
bardzo często pierwszą zagadkę z danego rodzaju jest najtrudniej rozwiązać, pomimo tego, że jest ona najłatwiejsza z serii, no bo trzeba się jednak w to jakoś wgryźć, jakoś skoncentrować, jakoś opracować system rozwiązywania nowego typu zagadek. Przy drugiej być może niektórym będzie już troszeczkę łatwiej, być może też będzie łatwiej uwierzyć w to, że rzeczywiście można z nami zarabiać pieniądze, bo mieliście Państwo przed chwilą dowód na to, że można wziąć telefon, można się dostać do studia, można podać prawidłową odpowiedź i rozpocząć poniedziałek, no taki późny poranek, w poniedziałek zarobić pieniądze, naprawdę nie ruszając się sprzed telewizora. Także myślę, że jest to dobra propozycja, żeby się nie przemęczać. Zwłaszcza, że cały czas czekamy jeszcze ciągle na tę wspaniałą wiosnę, a może nawet na lato. Ja już bardziej czekam, bo ta wiosna już też marznę w tę wiosnę wczoraj, bo znowu jak jest strasznie nieprzyjemnie zimno. Dzisiaj troszeczkę jakby lepiej, ale szału nie ma. Także proszę poczekać, aż jeszcze troszkę to słońce rozgrzeje atmosferę po wczorajszym, przedwczorajszym zimnym dniu i dopiero wtedy wyruszać na jakieś zakupy, czy załatwianie spraw, czy pocztę, czy nie wiem, gdzie tam jeszcze Was dzisiaj ciągnie. No, także proszę zostać jeszcze przez chwileczkę z nami, a mam nadzieję, że nie pożałujecie i będziecie codziennie wracać tutaj, popracować troszeczkę rano i dopiero potem wyruszać na miasto. Dobra, proszę Państwa, kto się przyjrzał? Jakiś system, może jakiś system, bo w tym programie no, po raz pierwszy tego typu zagadki się pojawiają, także może opracujemy jakiś system. Gdybym to ja miała się za to zabrać, bym sobie tak w wyobraźni no proszę Państwa, jeszcze nie zdążyłam dobrze się rozgadać, a tu już ktoś rozwiązał. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co Pan tam znalazł? Sznureczek w spodniach jest troszeczkę krótszy. Sznureczek przy spodniach jest, sznureczek tam przy rączce rzeczywiście, no tak tutaj Pan taki zrelaksowany sobie leży, rzeczywiście sznureczek mi się tutaj troszkę przyciął. Dobra, brawa dla Pana. Najważniejsze, że no nie wszyscy się zrelaksowali, tylko jest koncentracja, jest mobilizacja. Widzę, że są osoby gotowe do wygrywania pieniędzy. W takim razie kolejne wyzwanie. To będzie no, znowu troszeczkę trudniejsze wyzwanie, bo proszę spojrzeć na polecenie. Znajdź dwie różnice między obrazkami. Czyli będzie się trzeba troszeczkę bardziej może napracować, a w związku z tym też będzie więcej pieniędzy do wygrania. 100 zł proponuję. Mam nadzieję, że tam reżyser nie będzie się wahał. Dobrze. Mamy 100 zł, proszę Państwa, czyli jest więcej pieniędzy i troszkę większe wyzwanie. Znowu nie wiem, czy by nie powiększyć. Co tam Panowie myślą? Nie? Dobra. No dobrze. Marcinek twierdzi, że nie ułatwiajmy. Skoro daliśmy podwyżkę, to jak będzie to zagadka, rzeczywiście wyzwanie. Trochę tak jest, bo tu się dużo dzieje na tym zdjęciu. Niby no, Pani widać tylko pół, ale za to za nią się coś tam jeszcze dzieje i tam jakiś jeden Pan i Pani i drugi Pan i jakieś fotele czy coś czerwonego, nie wiem. W każdym razie widać, że na tym zdjęciu sporo się dzieje, także troszkę trzeba będzie zachować jakieś tam uwagi, znaczy zachować, no wykazać się uwagą i troszeczkę koncentracji tutaj mieć. Nie wiem, ja się język plączę od rana. Troszkę wypadłam z wprawy przez dwa dni. Jak Państwu minął weekend? Mam nadzieję, że udany, miły, sympatyczny. U nas tutaj wszyscy powoli wychodzą z przeziębia i dopiero teraz nasz Michałek się zna dla odmiany podziębił. Także mam nadzieję, że Państwa to nie spotkało, chociaż weekend był troszkę zdradliwy, szczerze mówiąc, pod względem pogodowym, bo naprawdę, naprawdę było zimno. O Jezu. Także jeśli się ktoś za dobrze nie przygotował ubraniowo, to można było troszkę rzeczywiście się podziębić. Także mam nadzieję, że Was to nie spotkało, że się ciepło trzymaliście i pełni mocy teraz jesteście gotowi na zarabianie z nami pieniędzy. Podwyżka nastąpiła. 100 zł jest do wygrania za rozwiązanie tej zagadki. Ja nie wiem, czy ja chociaż raz powiedziałam Państwu, jak trafić do studia. Trzeba wykręcić numer do nas. Albo z komórki, albo z telefonu stacjonarnego. Numer cały czas jest tutaj na dole ekranu, ale będę go przypominać oczywiście, bo jest na biało, także może wcale się tak bardzo nie rzuca w oczy. Także proszę wziąć
któryś właśnie z telefonów i ten sam numer dla obu rodzajów telefonów 704-304-304 i spróbować trafić do studia. Nie czekajcie Państwo na żadne specjalne zaproszenie, bo jeśli obserwowaliście, co działo się przy poprzednich zagadkach, to może zauważyliście, że ci gracze wpadają do nas tak naprawdę nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo w którym momencie ktoś wykręci numer, trafi na otwartą linię. Także jeśli ktoś chce zarobić pieniądze, widzi dwie różnice, proszę sobie przemyśleć, w jaki sposób o tych dwóch różnicach opowie. Bierze telefon i dzwoni, także proszę nie czekać na żadne właśnie namawianie, zapraszanie i znak, że teraz, bo w każdej chwili ktoś tutaj może trafić, tak jak właśnie trafili panowie, którzy rozwiązali dwie poprzednie zagadki, więc nie znacie dnia ani godziny, te pieniądze mogą wam czmychnąć przed nosa w każdej chwili, więc proszę nie kusić losu, tylko jak się udało rozwiązać zagadkę, chcesz wygrać pieniądze, weź telefon, zadzwoń, opowiedz mi o różnicy, pieniądze będą twoje. 100 zł. Dobrze? Omówiłam, jaki system może można wykorzystać przy rozwiązywaniu tego typu zagadek. Ja sobie tak dzielę na taką jakby na takie pola wyobraźni te zdjęcia i pole A1, czyli lewy górny róg jednego zdjęcia, porównuję z lewym górnym rogiem drugiego zdjęcia i odpowiednio później prawy róg z prawym, prawy pierwszego z prawym drugiego i po prostu w tym obrębie tego pola każdziusieńki detal analizuję. To chwilkę zajmuje rzeczywiście, ale szczerze mówiąc przy takiej ilości szczegółów jak na tym zdjęciu, ogarnięcie po prostu, omiotnięcie wzrokiem obydwu zdjęć naraz gdzieś z daleka w przelocie, odkurzając czy coś krojąc uważnie, to może się nie udać. Także proszę odłożyć może na momencik te rzeczy, którymi się Państwo w tej chwili zajmujecie, jeśli się da, na chwileczkę, naprawdę, bo nasz program jest bardzo króciutki. Jest to po prostu taki krótki przerywnik o poranku. No, późnym poranku, a wczesnym, no jeszcze nie po południu, no jest to późny poranek, do 12 jest późny poranek, potem możemy mówić o wczesnym popołudniu. W każdym razie jest to taki moment, kiedy mam nadzieję możecie sobie Państwo na tę chwileczkę w spokoju pozwolić. Proszę się skupić w całości na zadaniu, szukać tych dwóch różnic, przeczesywać tak wzrokiem wszystkie tutaj szczegóły. Nie słyszę jeszcze ciągle telefonu, troszeczkę dłużej widzę to zadanie zajmuje wam niż te dwa poprzednie, także może prosiłabym o na taki mamy tło, takie dechy. Ja zawsze proszę kolegów, żeby na te dechy mi wrzucili zagadkę i może jednak Marcinku powiększmy to, dobrze? O właśnie. Dobrze? Ja Państwu nie macham łapami, postaram się też aż tak dużo nie gadać, chociaż no jest to nasze pierwsze spotkanie w tym tygodniu, także jeszcze ciężko mi przystopować, ale postaram się dać Wam się skupić. Natomiast Wy z kolei, ktoś z Was, może być nawet naprawdę jedna, jedyna osoba, jeśli rozwiąże zagadkę, znajdzie dwie różnice, proszę łapać telefon, nie czekać na żadne zawołania i zaproszenia, tylko wykręcać numer, dzwonić po nagrodę, opowiedzieć, gdzie są różnice. Póki nie ma takiego dużego, tak wielkiej konkurencji, póki jeszcze ciągle myślę, że jest Państwa garstka przed telewizorem. No i jak? Proszę Państwa, czy to coś dało? Czy ten zabieg, który miał Państwu ułatwić zadanie, coś dał? Czy komuś łatwiej się przygląda temu zdjęciu właśnie na tym tle? Próbuję tutaj sama coś wypatrzeć, ale szczerze mówiąc, musi to być chyba jakaś drobniutka różnica, bo tak na pierwszy rzut oka tego, nawet już na drugi nie widać. Ja tutaj mam co prawda malutki telewizor, ale podeszłam teraz bliżej do ekranu.
ekranu. Czy komuś się udało, proszę Państwa, te dwie różnice wypatrzeć? No, pięknie. Halo, halo. A, witam. Dzień dobry. Co Pan wypatrzył, że tam jest innego? No, muszkę w tle na tym facecie i torebeczkę w ręce. Brawa dla Pana. Wie Pan, co z tą torebeczką, to że Pan to wypatrzył, to jestem w szoku. Bo muchę to rzeczywiście, po prostu ten facet tam z tyłu jakoś przyciągał wzrok tą białą koszulą, więc zobaczyłam. Ale tej torebeczki czarnej na tym czarnym tle, to chyba ja bym nie wypatrzyła. Także brawa dla Pana, zasłużona, wygrana. 100 zł wędruje w Pana ręce. I namawiam Pana, żeby zostać, tak samo zresztą jak Panów, którzy poprzednie zagadki rozwiązali, żeby przemierzyć się do kolejnego zadania, bo znowuż będzie ono troszeczkę trudniejsze od poprzedniego. Mamy tutaj 3 różnice między zdjęciami. A skoro dałam Państwu więcej pieniędzy za drugą różnicę, to za trzecią myślę, że też Wam się należy podwyżka, więc jakbym tak prosiła reżysera o 200 zł, może coś tam wyproszę. Brawo, brawa dla Marcinka, 200 zł dla Państwa i zapraszam. Mam nadzieję, że w miarę prędko poradzicie sobie z tą zagadką, mimo tego, że jest znowu ona o stopień, o poziom trudniejsza od poprzedniej. Szukamy 3 różnic. 3. Na zdjęciu też dużo się dzieje. Tutaj też jest parę planów. Pierwszy plan, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj naprawdę masa jakichś szczególików, aczkolwiek możliwe, że zwłaszcza, że to mężczyźni rozwiązali te poprzednie zagadki, być może nie będzie się Panem tak łatwo skupić przy... To chyba Beyoncé, tak? Takiego w każdym razie. Słucham. W każdym razie tutaj ładnie się dzieje, nie ma to tamto. Tu trzeba będzie troszeczkę chyba przysiąść do tej zagadki. Proszę Państwa, nie jest to do rozwiązania też tak jak właśnie zawsze mówię w przelocie, jakoś tam latając z odkurzaczem i szukając paproszków raczej tej zagadki nie uda się rozwiązać. Także jeśli ktoś może odłożyć to, czym się zajmuje w tej chwili, na momencik i troszeczkę się jednak tutaj dać wciągnąć bardziej do gry, to bym radziła może, a już na pewno nie, nie wiem, nie kroić czegoś i nie patrzeć na tę zagadkę, żeby się tam nie ciachnąć. No, bo to ani jedno, ani drugie się nie uda, także proszę, może możecie na chwileczkę odłożyć to, czym się w tej chwili tam w domu zajmujecie i podejść może troszeczkę właśnie bliżej do ekranu, bliżej, dalej. To są różne metody naprawdę na rozwiązywanie tych zagadek, na spostrzegawczość, bo też bardzo różny mamy wzrok. Ba, jedna osoba może mieć zupełnie inny wzrok w swoich własnych obu oczach. Ja na przykład w jednym mam... tam, nie wiem, dobry wzrok 0, a w drugim chyba plus 3,5 i nic nie widzę. Tak. Także w zależności od tego, jakie tam mamy zdolności, wady wzroku, czy coś tam, no to albo trzeba właśnie bardzo bliziutko podejść, albo odejść, albo włożyć okulary, albo lupę, albo mikroskop wziąć, czy coś, czy lornetkę. No tutaj lornetka by się przydała, że tam chyba coś po tych krzaczorach szukać za nią, chociaż naprawdę nawet nie wiem za bardzo, co to jest, czy to są jakieś trzciny, czy coś tam. Dobrze, ponieważ pomógł ten zabieg przy poprzedniej zagadce, myślę, że od razu proszę o wrzucenie tego na te dechy, co było przed chwilą i w miarę możliwości, żeby tam Michał powiększył to, o właśnie. No przyjrzyjcie się Państwo. Tak próbuję to. Ja najpierw w ogóle patrzę oczywiście, w co ona jest ubrana. Taka bluzeczka, teraz są modne też takie bluzeczki, takie króciutkie i takie gaciorki wyższe. Ale ciekawa jestem, czy Beyoncé ma naprawdę taki brzuch. Bo tak jak się na nią patrzy, to nie wygląda na takiego szczupaczka znowu. Photoshop, cuda grafiki komputerowej.
Natomiast właśnie przez te cuda grafiki komputerowej też nam tutaj grafik wykonał całkiem poważne zadanie z tymi różnicami, bo jakoś nic tutaj na pierwszy rzut oka nie rzuca się w oczy. No chyba będziecie musieli wykorzystać tę moją metodę właśnie z, o której wspomniałam przy poprzedniej zagadce, żeby po prostu tak sobie wyobraźni podzielić na takie pola to zdjęcie i po prostu szczegółowo przeczesywać każdy centymetr kwadratowy każdego pola, porównywać po prostu chmurka po lewej stronie z chmurką po prawej stronie, rączka po lewej z rączką po prawej, paluszki, rękawiczka, nie wiem co tam dalej, oczy, nos, usta, biceps, co tam ma, to porównujemy każde zdjęcie odpowiednio jedno z drugim i fragment po fragmencie. Trzeba się w to po prostu wgryźć troszeczkę, żeby to wszystko wypatrzeć. Sama nie wypatrzyłam, ale się mądrze. No po prostu system Państwu zdradzam, jakąś metodę. A to, czy ktoś wypatrzy takie detale, no to już jest dość indywidualna kwestia. Bo też trzeba być właśnie takim może troszeczkę bardziej, nie wiem, właśnie takim skrupulatnym, żeby widzieć takie szczegóły, bo no, większość z nas zobaczy po prostu, aha, jest dziewczyna i ma goły brzuch. O, to mniej więcej tyle. Część zobaczy jeszcze, że ma rękę w górze, jedną, drugą w dole, część zobaczy, że może jest tam nad jakimś jeziorem czy coś i tyle właściwie. Natomiast teraz, czy ktoś właśnie potrafi jakieś tam szczegóły wypatrzeć, to już zobaczymy za chwilę, mam nadzieję. Czeka 200 zł, wysoka nagroda, podwyższyliśmy nagrodę za tę zagadkę, wrzuciłam ją Państwu od razu właściwie na te dechy. Przypomnę numer telefonu, który obowiązuje zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. 704-304-304. Trzy różnice. Proszę nie rzucać się do telefonu, jak udało się znaleźć jedną. Ten etap zagadek już mamy za sobą. Jesteśmy w tej chwili przy takich trudniejszych. Tu dwie też jeszcze ciągle nie uprawniają do odbioru nagrody. Dopiero jeśli wypatrzysz wszystkie trzy. No i jest jakiś problem z tą zagadką, niewątpliwy, bo poprzednio usłyszałam odpowiedź w momencie, kiedy na tych dechach ta zagadka była wyświetlona, tamta poprzednia. Dobrze, to proszę Państwa, może to jest dobry moment, o, absolutnie dobry, bo czas też nas goni. Taki bonus mogę tutaj Państwu zaproponować. No, należy się, to jest trudna zagadka, ja przyznaję, to jest trudna zagadka, także żeby też Was zachęcić do poszukiwań przy takiej ilości szczegółów, to zaproponujemy taki bonus, to będzie bonus 1000 zł i w jaki sposób będzie wyglądała w tym momencie nagroda. Jeśli trafisz do studia, opowiesz prawidłowo o tych trzech różnicach, na 100% zabierasz 200 zł plus masz szansę na 1000, następny, zadam Ci 5 pytań w ciągu 30 sekund i znowu no muszę Państwa zapewnić, że są to naprawdę proste pytania, zresztą ci z Was, którzy może brali udział już w naszych programach w zeszłym tygodniu, wiedzą, że rzeczywiście taka podstawowa wiedza właściwie wystarcza, żeby na nie odpowiedzieć, także zapraszam, jest duża szansa, żeby całą tę nagrodę wygrać. I mam nadzieję, że zaraz kogoś chętnego do gry o tę nagrodę usłyszę. Przede wszystkim, po pierwsze, bardzo proszę się zastanowić nad tym, gdzie są te różnice. Tutaj samo zastanowienie nie wystarczy, trzeba się przyjrzeć, więc próbować z bliska, detal po detalu, szczegół po szczególe, centymetr kwadratowy po centymetrze kwadratowym. Z daleka to też czasami działa. Przy niektórych różnicach nawet bardziej niż porównywanie detali. Stań z daleka i spójrz na oba zdjęcia naraz. Bo być może jakąś różnicę w ten sposób wypatrzysz. To jest wyzwanie. Większość osób zapewne tych trzech różnic nie znajdzie. Natomiast no, też muszę Państwu powiedzieć, że w sumie w naszym programie wystarczy tak naprawdę jedna osoba, która jest w stanie rozwiązać zagadkę, wykręcić numer, jeśli trafi do studia, jest
jest po zagadce. I te zagadki rzeczywiście są różnego, o różnym poziomie trudności. Są łatwiejsze dla wszystkich i są też takie trudne, że bardziej może dla ekspertów w danej dziedzinie. Ale też codziennie staram się Państwu zaproponować zagadki z innej dziedziny, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Proszę Państwa, być może ktoś z Was ma doskonały wzrok, taki sokoli wzrok i widzi, że w którychś miejscach tych zdjęć coś jest inaczej, coś tam się różni i rzeczywiście, no tylko na przykład nie widzi do końca, nie potrafi nazwać, co to jest, czy nie wie nawet, co tam na tym zdjęciu jest, bo to może tak być, że ktoś z Was, że nawet nie wiemy, co to tam jest, ale widzimy, że coś się różni. Proszę opisać wtedy miejsce, mniej więcej miejsce na zdjęciu, czyli no nie wiem, na przykład, prawda, koło pępka, oczy, czy tam nie wiem, koło spodenek, w ten sposób, prawda? Że opisać mniej więcej tak, żebym wiedziała i gracze, przede wszystkim inni ci, którzy będą słuchać, jak będziesz opowiadał o tych różnicach i wygrywał nagrodę, żeby wiedzieli, że rzeczywiście widziałeś, że coś tam jest inaczej. Jakby pani tak wyszła w sobotę, to by na pewno się przeziębiła. A widziałam, że korciło niektórych, żeby w krótkich spodenkach wyskoczyć, bo słońce świeciło. Tymczasem przykra niespodzianka, 8 stopni. Dobrze, kochani, bo prawdę mówiąc, czas nas goni. To jest króciutki program. Ja w tym krótkim czasie chciałabym rozdać nagrody jak największej ilości osób. Co możemy zrobić? Zawsze mogę Was skusić większą nagrodą. Bo przy trudnych zagadkach rozumiem, że jest potrzebna jakaś motywacja do tego, żeby się za to zabrać. To co, Marcinku? Może podwyższymy tę nagrodę. Proszę Państwa, to będzie też ładnie wyglądało. 2200 zł na poniedziałek, na dobry początek tygodnia. Myślę, że to będzie też całkiem niezły miesiąc dla kogoś, kto od razu w poniedziałek 7 wygra sobie całą tę kwotę. Jest to trudny miesiąc, jest to znowu trudny miesiąc, jakoś tak się to wszystko układa, że co miesiąc jest jakiś powód do wydawania pieniędzy, a to Dzień Kobiet, a to tam nie wiem, Mikołajki, a to Walentynki, a to Święto, a w tym miesiącu czekają nas święta, więc tych wydatków będzie sporo, wszyscy wiemy, jak wygląda organizacja świąt. Także pieniądze na pewno się przydadzą każdemu. Proszę Państwa, poniedziałek po 11. Nie sądzę, żeby dużo ludzi było przed telewizorem. Jednak z tego, co słyszałam też, jakie korki dzisiaj od rana były w Warszawie chociażby, sądzę, że wszyscy sześciusieńcy ruszyli do pracy już. Koniec obijania się. Także jest Państwa garstka. To niestety nie za dobrze w momencie, kiedy próbujemy taką trudną zagadkę zaproponować, bo no, tym mniejsza szansa i mniej osób, tym mniejsza szansa, że trafimy tę chociaż jedną osobę, która jest w stanie zmobilizować się i taką zagadkę od początku do końca rozwiązać. Mam nadzieję, że te większe pieniądze, że taka kwota kogoś z Was po prostu no, tak przekupi, żeby jednak się tam spiąć i spróbować, bo jak im więcej osób spróbuje, tym większa szansa, że ktoś te wszystkie trzy różnice wypatrzy. Reżyser już troszeczkę też puszczają mu nerwy. Wczoraj miał urodziny, to nie dziwne, że mu puszczają, bo troszeczkę w naszym wieku to już... Każdą urodzinę to nie jest powód do radości. Dobrze, więc tak, żeby już go nie denerwować, będziemy tę zagadkę kończyć, bo ona mnie wrzeszczy. Anka, mamy mało czasu, nie możemy tak przyciągać, nie bądź taka spolegliwa. Jak nie widzą ludzie, to zmienimy zagadkę, damy mniejsze pieniądze, ale lecimy, bo jest poniedziałek, lecimy. Dobrze, to lecimy, to Marcinku, zrobimy tak, zaproponujemy Państwu 3000, zaokrąglimy tę nagrodę do 3000, brawo. Piękna nagroda. Do 3000 na ten ostatni moment. Trzy różnice. Po 1000 zł właściwie można wygrać za
za każdą różnicę. Trzy różnice. Mam nadzieję, że to Państwo wychwyciliście, bo wiem, że nie czytacie poleceń. Trzy różnice. To trudno w to uwierzyć, jak się tak omiecie tylko wzrokiem te dwa zdjęcia, bo one wyglądają bardzo, bardzo podobnie na pierwszy rzut oka. Ale jak się w to wgryziecie, wpatrzycie, to może te różnice zaczną gdzieś tam do Was wyłazić. Są trzy i trzeba o nich opowiedzieć na antenie. Także jeśli ktoś wypatrzy, zapraszam do telefonu i to jak najszybciej, bo to jest ostatni moment dla tej zagadki. Komu by się 3000 przydało? Przyjrzałeś się? Albo przyjrzałaś? Udało się wypatrzeć? Tylko proszę nie dzwonić z jedną różnicą. Z jedną, z dwiema nie dzwonimy, dobrze? Dlatego jest dużo pieniędzy za tę zagadkę, że jest ona trudna. Że znalezienie trzech różnic, no to rzeczywiście nie wyjdzie każdemu. Zwłaszcza, że te różnice są oparte na takich przeciwnych zasadach. Część z nich można znaleźć, jak się właśnie bardzo tak skrupulatnie i dokładnie wypatruje wszystkie szczególiki, a jedną, taką naprawdę trudną, taką naprawdę sprytną, no to z kolei trzeba umieć ogarnąć całość. Także trzeba mieć w pewnym sensie wykluczające się zdolności, żeby wszystkie różnice znaleźć. Dlatego płacimy tyle pieniędzy, bo naprawdę dla zdolnych osób. Proszę spróbować różnych metod. Czy podejść bardzo bliziutko właśnie do telewizora, żeby wypatrzeć te szczególiki. Czy odejść daleko od ekranu i spróbować popatrzeć na obydwa zdjęcia naraz, bo czasem niektóre różnice wyłażą właśnie lepiej w ten sposób, tą metodą. W każdym razie, proszę Państwa, nie mamy za dużo czasu na to łażenie po pokoju i przybliżanie się i oddalanie do telewizora, także spróbujmy, no może takie ostatnie parę chwil. Chcemy tę zagadkę po prostu jak najszybciej zakończyć i jechać dalej z naszym planem na dziś, zwłaszcza, że od poniedziałku mamy dużo energii. Dobrze, to Marcinku, umówmy się na 10 chwil, dobrze? Umawiamy się z Państwem na 10 chwil i albo ktoś w tym czasie wypatrzy tę różnicę, wykręci numer, zadzwoni, opowie nam o tych trzech różnicach i mam nadzieję wygra całe 3000, albo po prostu przejdziemy już do innego typu zagadek, do innego typu. Uda się, ktoś musi się znaleźć, to w sumie jest naprawdę fajne w naszym programie, że wystarczy tak naprawdę jedna osoba, która to rozwiąże, wykręci numer, mam nadzieję tylko, że trafi na otwartą linię od razu, ale jeśli nie udałoby się tak za pierwszym razem trafić do studia, to też zawsze Państwa namawiam, zwłaszcza przy takich większych kwotach do wygrania, żeby spróbować kolejny raz, drugi czy trzeci, wykręcić ten nasz numer. Bo gdyby było dużo ludzi, którzy znają rozwiązanie i wszyscy naraz próbowaliby wykręcić nasz numer, no to na ogół ktoś trafia od razu do studia. A tak, no jak jest Państwa garstka, to rzeczywiście czasem trzeba po prostu powtórzyć. Mhm. Jedna, druga, trzecia, mniej więcej opowiedz, gdzie są te różnice. To nie trzeba naprawdę znać dokładnie, nie wiem, opisu, co to tam jest szczegółowo, tylko mniej więcej miejsce, w którym miejscu mam szukać. Możesz nie wiedzieć nawet, co to jest, co się różni, bylebyś właśnie potrafił opisać, w którym miejscu zdjęcia tego szukać. Przyjemne letnie zdjęcie, przyjemne do patrzenia, przyjemne, bo kojarzy się z tym, co przed nami. Proszę Państwa, lada chwila. Może maj, może majówka tak będzie wyglądać. Naprawdę ostatnie majówki, które jakoś tak żywo pamiętam, no naprawdę to było 30 stopni. Gorąco było w zeszłym roku, dwa lata temu, pięknie było na majówce. Także to już niedługo, zaraz po świętach majówka, także zbierajcie pieniądze, bo później będziemy je wydawać. 8 chwil. Kto widzi? Kto wypatrzył? Drobiazgi, a jednocześnie też
jedna z różnic, po prostu sprytna, tak to bym nazwała, bo jest w takim miejscu, na które po prostu praktycznie nikt nie patrzy. Trzeba tak no, mieć też taki spryt właśnie, żeby to znaleźć. Bo dwie są takie bardziej klasyczne, są drobniutkie, ale klasyczne. No, jedna z nich jest bardziej tak na zachętę chyba, no, ja to zawsze mówię na rybkę, bo jedna jest taka klasyczna, że na jednym zdjęciu jest, na drugim nie ma, a później już tylko jest coraz trudniej. Zwłaszcza jeśli ktoś no, jakoś tak po łebkach i niezbyt skupiony to próbuje rozwiązać, to nie da się chyba tak rzucić okiem i wszystkich trzech znaleźć. Tu trzeba rzeczywiście się troszeczkę w to powpatrywać, a też nie bardzo mamy czas, bo na ten program jest, powtarzam, króciutki i też nie chcemy zatrzymać się na zagadce, która być może Państwa jakoś zastopowała, być może no, na tyle mało osób zna rozwiązanie, że może nikt nie wykręcił naszego numeru telefonu, albo po prostu wykręcił raz, nie trafił na otwartą linię, już więcej nie spróbował, także za dużo przy tej zagadce, jak widzę, jest takiej niepewności, czy ktoś nam to rozwiąże. No zawsze te trudne zagadki z kolei to mają do siebie, że właśnie płacimy, proponujemy za nie te takie duże nagrody spektakularne. Ale to nie zawsze chodzi tylko o pieniądze. Wiem, że większość z nas myśli, że chodzi tylko o pieniądze, ale czasami jest też kwestia tego, że po prostu nikt nie daje rady, że nie ma osoby, która dała radę całość rozwiązać. Tak pięknie Państwu szło z tymi poprzednimi, łatwiejszymi. No. Zwłaszcza te z jedną różnicą, to rzeczywiście migusiem udało się rozwiązać, a już z dwiema było dużo trudniej, już było dłużej, ale też się udało. Wiesz co, Marcinku, jak tak jesteśmy przy piąteczce. Ja Marcinek twierdzi, że nikt z Państwa tego nie jest w stanie rozwiązać. A ja bym zaryzykowała i spróbowała tutaj taką grubą nagrodą skusić kogoś. Może to się uda. Jakbyśmy 5000 tutaj zrobili też piąteczkę. Mamy 5 chwil. 5 chwil na znalezienie kogoś, kto jest w stanie to rozwiązać. Także na te 5 chwil. 5000 nawet Państwu zaproponujemy. Ta cała nagroda to będzie 5000 zł. Bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo i bardzo bym się cieszyła, gdyby ktoś siódmy dzisiaj jest. Także szczęśliwy dzień, mam nadzieję. Także zapraszam. Poniedziałek, pełni mocy, siły, wypoczęci. Macie 5 chwil, proszę chociaż spróbować. Chociaż spróbować. Za 5000 zł proszę chociaż spróbować znaleźć wszystkie 3 różnice. No to najwyżej się nie uda. Proszę Państwa, co tracicie? To najwyżej nie uda się znaleźć. Ale przynajmniej będziesz wiedział, że próbowałeś. Szczegół po szczególe. Najpierw może nawet właśnie, no nie wiem, ręka z lewej, ręka z prawej. Paluszki z lewej tam na górze, paluszki z prawej. Usta, oczy, nos, uszy, szyja, włosy, wszystko, paseczki, dzyndzelki, te jakieś tutaj bluzeczki, wyżej, niżej, wszystko, proszę Państwa, pępek, no wszystko, tło, tam jakaś woda, tam jakieś tam są chaszcze, nie wiem, co to tam jest z tyłu, jakieś wodorosty czy inne trzciny. Wszystko, wszystko po troszeczku, powolutku, ale za to bardzo szczegółowo. Przyglądamy się, szukamy, co może różnić. To po pierwsze, te szczegóły. Po drugie, patrzymy na obydwa zdjęcia naraz i może coś wtedy Wam się też rzuci w oczy, na obydwa naraz, tak? Widać coś? Proszę Państwa, bo zaczynamy, jest poniedziałek, nowy tydzień, naprawdę może być bardzo fajnie wygrać 5000 od poniedziałku. Myślę, że można od razu zadzwonić, jeśli ktoś
dzisiaj nie poszedł do pracy, to przedłużyć sobie to niepójście przez następne. No, za 5 tysięcy można troszkę posiedzieć w domku. Albo wyjechać, co więcej. I może lepiej. Czasy trudne, kryzys, chociaż ta pogoda troszeczkę optymizmu dodaje, jak się wyjrzy przez okno, ale może jednak lepiej, jak się zarobi, to troszeczkę te pieniądze oszczędzić, bo to nigdy nic nie wiadomo, zwłaszcza, że zbliżają się święta, zbliża się majówka, później wakacje wielkimi krokami nadejdą, także będzie moment, że te pieniądze się przydadzą, więc nie wydajcie wszystkiego od razu za jednym zamachem na wyprawie do sklepu, dobrze? Tylko proszę spróbować może właśnie poczekać. Chociaż jeśli ktoś dzisiaj wygrał u nas 5 tysięcy, to sądzę, że już na stałe zostanie naszym widzem. Może będzie wygrywał co tydzień taki sobie kwoty, albo codziennie, albo co drugi dzień. Zobaczymy, jak nam się uda rozwiązywać zagadki. Ja w każdym razie na Państwa od poniedziałku do piątku tutaj w Tele 5 o 11 czekam. No i mam nadzieję, że te nagrody będą się do Was, będą się sypać do Was. Dobrze, nawet 5 tysięcy złotych, proszę Państwa, ja wiem, że taka kwota może rozproszyć, jak widać nawet mnie, widzę, że nie mogę tego wygrać, a i tak już sobie wyobrażam, co bym z tym zrobiła. Natomiast Państwo musicie się niestety skupić, bo to nie jest zagadka, którą da się w jakimś tam przelocie ogarnąć, także dwie chwile, to jest czas na zakończenie tej zagadki, które sobie dajemy, dobrze? Sobie i Państwu. Nie chcemy Was stresować, ani na Was napierać, tylko chcemy sprawdzić, czy w ogóle jest chociaż jedna osoba, która jest w stanie to rozwiązać. Bo może być ktoś tam, kto jeszcze po prostu nie zdecydował się, żeby wziąć telefon i do nas zadzwonić. A my tak czekamy, czekamy, a są ludzie, którzy czekają, aż się zmieni zagadka, bo chcą jakąś łatwiejszą, bo nie potrafią tych nas postrzegawczych rozwiązywać, bo próbowali, ale się nie udało. I nie obchodzi ich, czy jest 5 tysięcy, skoro nie dali rady. Więc czekają na zagadkę być może za mniejsze pieniądze, najpewniej, bo takich pieniędzy raczej już nie będziemy dzisiaj oferować. Być może czekają na zagadkę za mniejsze pieniądze, ale łatwiejszą, taką, którą dadzą radę rozwiązać. Także przyspieszmy, dobrze? Dwie chwile jeszcze Państwo macie, umawialiśmy się na te 10, ale naprawdę nie ma potrzeby z czekaniem, aż pojawi się zero, bo wtedy być może więcej osób będzie chciało wziąć ten telefon i dzwonić. Także dzwońcie w każdej chwili. W każdej chwili ktoś może trafić na otwartą linię i dostać się do studia. Także proszę próbować, dobrze? Proszę próbować, może nawet warto spróbować kolejny raz wykręcić ten mój numer telefonu. Jeszcze mamy dwie chwilki, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ale uprzedzam, że próbujemy tę zagadkę doprowadzić do końca takiego czy siakiego. Jeśli nie Państwo rozwiążą, to my zaznaczymy takimi czerwonymi kółeczkami, w których miejscach były różnice. Czy największy problem według mnie polega na tym, że tych trzech różnic, dwie są oparte na takiej zasadzie właśnie, że trzeba takim być skrupulatnym i dokładnie widzieć każdy szczegół, a jedna z kolei jest oparta na takiej umiejętności właśnie nie wdawania się w szczegóły, tylko ogarnięcia całości, czyli trudno znaleźć kogoś, kto posiada obydwie te umiejętności, bo one są po prostu przeciwne. Na ogół albo jest ktoś, kto właśnie ogarnia całość i widzi całość, prawda, ale już nie wdaje się w szczegóły, albo jest ktoś, kto właśnie każdy szczególik wypatrzy, ale nie ogarnia właśnie całości. I rzadko kiedy zdarza się osoba, która obydwie te umiejętności posiada, a my właśnie na kogoś takiego liczymy i na kogoś takiego czekamy, dlatego aż 5 tysięcy proponujemy, bo mam nadzieję, że przyciągnie ta kwota większe zainteresowanie, po prostu wzbudzi ta zagadka i więcej osób się temu przyjrzy, a im więcej osób się przyjrzy, tym większa szansa, że trafimy na kogoś, kto jest to w stanie rozwiązać. Tylko jeśli uda się rozwiązać, to proszę jeszcze do mnie zadzwonić i się tym podzielić. Ostatnia chwilka została, jeśli
jeśli się nie da, to się nie da. No, jak to się mówi, głową muru nie przebijesz, także po prostu zmienimy na coś innego za mniejsze pieniądze, ale myślę, że mogą być osoby, które już poddały się przy poszukiwaniu drugiej czy trzeciej różnicy i czekają, aż coś nowego się pojawi. Dobrze, mamy zero, ale jeszcze czekamy, nie pokazujemy Państwu jeszcze rozwiązania, bo może ktoś czekał na to zero, to w takim razie bierzemy do ręki telefony, czy komórkowe, czy stacjonarny. Podyktuję Państwu numer, żeby było już szybciej, dobrze? Czekamy. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. No, nie udało się. Tylko jaka jest sytuacja? Czy nikt naprawdę nie potrafi tego rozwiązać? Czy nikt nie wykręcił mojego numeru telefonu? Potrafisz to rozwiązać? Potrafisz wskazać te trzy różnice? Nie chcesz spróbować wygrać jeszcze 5000 i pochwalić się tym, że no masz taką wyjątkową zdolność? Proszę jeszcze raz spróbować zadzwonić. 704-304-304. Poczekaj, Marcinku, nie pokazujcie jeszcze rozwiązania. Nie, 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 poczekaj. A możemy jeszcze raz spróbować na tych dechach pokazać, że może komuś brakuje tej jednej różnicy i popracował na tym. Daj na te dechy, na ostatnią chwilę, daj na te dechy jeszcze. Może to tak dosłownie na chwileczkę. Może jeszcze można powiększyć. Nie wiem, jak tam dać. Oho. Oho, proszę Państwa, dobrze, dostaliśmy na dosłownie 3 minutki i jeszcze taką pomoc. Przyjrzyjcie się teraz, wykorzystajcie ten czas, wykorzystajcie te 3 minutki. Może ktoś szuka ostatniej, trzeciej różnicy. Może dwie masz, zobacz teraz, popatrz, bo powiększyliśmy to, daliśmy to na to takie tło wygodniejsze do patrzenia. Nie chciałabym w tej chwili po prostu Państwu zabierać szansy na 5000, wrzucić łatwej jakieś tam zagadeczki typu ułóż słowo z liter D, O, M i dać 50 zł, bo no może są osoby, które na to czekają, ale gdzieś na końcu chyba jednak przyjemniej wygracie 5000. No, spróbujmy, jeszcze jest szansa, mamy tam troszkę ponad 2 minuty, jeszcze jest szansa dla każdego. Znalazłeś jedną? Pilnie szukaj drugiej, trzeciej. Znalazłeś dwie? Tym bardziej szukaj tej trzeciej. A znalazłeś trzy, to ja nie wiem, na co czekasz, bo zaraz ci urośnie konkurencja. Nie czekaj, tylko dzwoń od razu. Traf na otwartą linię. Spróbuj drugi czy trzeci raz wykręcić nasz numer. Gra się toczy, no nie o 50 zł. Naprawdę jest tam są 3 zera. To jest 5000 nawet możliwe. Tak jest, jak jest trudna zagadka, to nie wiem, jedna czy dwie osoby znają rozwiązanie. Ktoś spróbuje może wykręcić numer i nie trafi od razu na otwartą linię i po prostu to trwa i trwa. Tymczasem no, warto po prostu wykręcić kolejny raz nasz numer telefonu. Jak są proste zagadki i dużo ludzi naraz wykręci nasz numer, to na ogół ktoś właśnie trafia na tę otwartą linię szybciutko i jest po zagadce. A tak przy trudnych to tak czasem właśnie czekamy. I muszę Państwa po prostu prosić o to, żeby spróbować, jeśli ktoś zna rozwiązanie, jeśli ktoś rzeczywiście uczciwie te trzy różnice widzi, potrafi o nich jakoś tam opowiedzieć, chociaż mniej więcej, bo naprawdę to nie trzeba wiedzieć dokładnie, co to są za elementy, tylko mniej więcej powiedzieć, gdzie mam tego szukać. To
to warto by było jeszcze raz spróbować do nas zadzwonić. Naprawdę ten drugi, nawet raz czy trzeci. 40 sekund zostało mniej więcej. Do wygrania jeszcze ciągle 5000. No, wykorzystajcie jeszcze ten czas. Szukajcie. Jest 30 sekund. A kto znalazł, to do telefonu i próbujemy. Z komórki, ze stacjonarnego. Łatwy numer, ten sam dla obydwu telefonów. 704-304-304. Kogo usłyszę na antenie? Kto nam opowie o tych trzech różnicach? Tylko tak naprawdę, Migusiem, bo troszkę już tę zagadkę tak przeciągamy, głównie dlatego, że jest tyle pieniędzy możliwe do wygrania. 10, 9, 8, uwaga, 7, 6, 5, 4, proszę wykręcać numer. Kończy nam się czas, 3, 2, 1, 0, uwaga, czekam na zwycięzcę. Poczekaj jeszcze chwileczkę, raz podyktuję numer, dobrze? Nie pokazuj, bo on wyświetli zaraz takimi kółeczkami, zaznaczy, gdzie są różnice, a wtedy dla nas już przepada szansa na 5000. Jeszcze raz podyktuję numer, jeszcze raz, poczekaj. A Państwo, kto widzi trzy różnice? Kto potrafi o trzech opowiedzieć? Dzwonimy. 704-304-304, proszę spróbować wygrać sobie 5000 zł na kwiecień, na święta, na majówkę. Próbujemy. Tylko dzwoń ktoś, kto naprawdę te trzy różnice widzi, dobrze? Czy jest ktoś w ogóle taki jeden gdzieś? I co? Naprawdę nikomu się nie udało? Jezu, mam strasznie mało czasu. No to nie wiem, Marcinku. No to może pora rzeczywiście to zmienić. Nie wiem, co zrobić, bo chciałabym, żeby... Wiesz co, mamy jeszcze jedną możliwość. Mamy jeszcze jedną możliwość, bo ja czuję, że ten największy problem jest z jedną różnicą. Wiesz, którą? Odpuśćmy Państwu jedną różnicę. Na poniedziałek, żeby dobrze zacząć tydzień. Wszyscy mówią, że nie lubią poniedziałków. No to spróbujmy nie utrudniać życia i nie być jeszcze my niedobrze, tylko spróbować właśnie te poniedziałki jakoś umilać. Dwie różnice, dobrze? Proszę Państwa, zapominamy o trzeciej różnicy w tej chwili. Zapominamy o trzeciej różnicy, ale to dosłownie na chwilkę. Czy jest tam ktoś, kto widział dwie różnice? Halo? Halo, proszę wracać przed telewizor. Jest tam ktoś, kto widział wcześniej dwie różnice? Odpuszczamy Państwu jedną różnicę, dobrze? Zapomnijmy o tej jednej, bo rzeczywiście no to graniczy z cudem znalezienie kogoś, kto będzie wszystkie te różnice widział. Także
odpuszczamy tę jedną. Dzisiaj jest poniedziałek. No, teoretycznie powinniśmy być wypoczęci, pełni mocy i energii, a praktycznie poniedziałek jest ciężki. Więc dwie różnice na ostatnich parę chwil. Musimy kończyć tę zagadkę. Mam nadzieję, że teraz się uda. Kto znalazł dwie różnice, bierze telefon do ręki, wykręca numer i mam nadzieję wygrywa sobie 5000 zł. Uwaga! Dyktuję numer i czekam na zwycięzcę. Uwaga! Dwie różnice. Dwie. Jedną odpuściliśmy. Uwaga! Telefony do ręki i do biegu gotowi start. 704-304-304. Dwie. Czekam na zwycięzcę, proszę Państwa. Komu się udało znaleźć dwie? Dwie musiało się komuś udać. Nie, jeszcze czekamy chwilkę. Dwie musiało się komuś udać, tylko może Państwo nie... Słucham? Poczekajmy jeszcze chwilkę. Marcinku, jak nie możemy? Dopiero co żeśmy Państwu powiedzieli, że te dwie różnice też zaakceptujemy. To daj mi 10 chwil. Daj mi 10 chwil, żeby też wszyscy wiedzieli, ile mamy czasu. Marcinku! No to wszystko dlatego, że się postarzał o rok. Miał wczoraj urodziny. 5 chwil. Dobrze, proszę Państwa, 5 chwil na dwie różnice i na wygranie 5000 zł. Dobrze? Trzymam kciuki. Niech się komuś uda, tylko musicie się troszeczkę postarać. Nawet naprawdę namawiam kogoś, kto... Nie spróbował, bo po prostu wydawało mi się to wszystko za trudne, za dużo. Dwie różnice. Proszę spróbować. Jest troszeczkę łatwiej. A nuż się uda. Tu jest, dużo się dzieje na tym zdjęciu. Jest cała masa jakichś szczegółów, planów. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dwudziesty. Dwie różnice. Może te dwie rzucą ci się w oczy szybciej. Może jak wiesz, że szukasz dwóch, to też nie jest to takie straszne jak trzy. Dwie są do znalezienia. Sądzę, że powinno się komuś udać, nawet w tak krótkim czasie. Dwie różnice, cztery chwile. Kończymy tę zagadkę. No troszkę żeśmy Państwu odpuścili, bo po prostu zależy nam na tym, żeby jednak od poniedziałku Państwa nie dręczyć, tylko sprawiać przyjemność, więc jeśli ktoś chciałby spróbować zarobić 5000 zł i widzi te dwie różnice, potrafi o nich opowiedzieć, to zapraszam do telefonu. Ostatni moment, bo żeśmy naprawdę dużo tutaj odpuścili w tej sprawie. Także kto? Kto da radę? Dwie różnice, halo? Kto tam nawet nie podjął wyzwania, bo było za dużo na niego, te trzy? Proszę spróbować znaleźć dwie. Mniej więcej opowiedzieć, no jedną chyba mam nadzieję widzicie, chociaż no to są drobiazgi, przyznaję, ale dwie mam nadzieję są do znalezienia, nie trzy, dwie, zapraszam serdecznie. Jeszcze trzy chwile, próbujemy zakończyć to jak najszybciej, także nawet proszę nie czekać do końca tego odliczania, nawet nie dostałam 10 chwil, tylko 5, żeby się streszczać. W poniedziałek jeszcze tutaj Marcinek widocznie ma po urodzinach poczucie szybko przemijającego czasu, a mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia, także nie chcemy tego za chwilę żałować, ale z kolei ja nie chcę żałować, że zabrałam Wam szansę na 5000 zł, także no tak troszkę tutaj się szarpiemy, ale dwie chwile, to powinno wystarczyć. Dwie chwile, dwie różnice i nawet 5000 do wygrania. Dyktuję numer, kogo usłyszę? Jeszcze spróbujmy razem, dobrze? 704-304-304. Śmiało, kogo usłyszę? Nie czekajcie do końca odliczania. Kogo usłyszę? Już teraz może ktoś już do mnie się dostać, tylko... Czy dotarło do Was, że dwie różnice, że nie trzy, a dwie? Dwie.
Nie wierzę, że nikt nie widzi dwóch. Może troszeczkę wcześniej trzeba było Państwu to zaproponować. Może więcej osób, może mniej osób by zrezygnowało, bo czuję, Marcinku, że dużo osób nam po prostu nie mogli znaleźć, ludzie tej trzeciej różnicy, i nam poprzełączali telewizory, gdzieś tam odeszli do swoich zajęć. I trzeba było wcześniej, może nie trzeba było takiej trudnej zagadki dawać, no ale proszę Państwa, jest w dalszym ciągu nawet 5000 do wygrania. I dwie różnice. I to jest taki nasz uśmiech na poniedziałek, żeby Państwu nie utrudniać życie od poniedziałku. Jedna chwila. Znajdzie się ktoś? Teraz żałuję, że wcześniej tego nie zaproponowałam, że wcześniej na to nie wpadłam, że można było tę jedną różnicę odpuścić. No, już dawno by ktoś nam to rozwiązał, a tak czuję, że po prostu te osoby, które może te dwie różnice widziały, po prostu poprzełączały telewizor, zrezygnowały z dalszego śledzenia, co się tu wydarzy, odpuściły sobie po prostu przez to, że nie mogły znaleźć długo tej trzeciej różnicy. Ona była straszna, straszna, także nie dziwię się, że się nie udało. Czy jest chociaż jedna osoba gotowa w tej chwili z dwiema różnicami? Jedna osoba wystarczy, proszę Państwa. No, czeka 5000 zł i ja czekam na zwycięzcę. Nie chcę tego zamienić na to coś łatwego za 50 czy 100 zł, bo aż żal. Ktoś da radę, ktoś, tylko gdybyśmy od początku powiedzieli, że szukaj tu dwóch różnic, to dawno temu byłoby po zagadce. No, może nie proponowalibyśmy wtedy aż 5000 zł, ale dawno byłoby po zagadce. Jedna osoba jest nam potrzebna. Czy ktoś słucha uważnie? A może nawet dopiero teraz wrócił do domu? Zero. Ojej, nie, no to już. To teraz się musi ktoś znaleźć. Uwaga. Teraz musi się ktoś znaleźć. 704-304-304. Uwaga, kto? Czekamy jeszcze, nie pokazuj rozwiązania. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Dwie różnice. I nawet 5000 do wygrania. Spróbujmy. Podyktuj jeszcze, Marcinku, poczekaj, nie napieraj na mnie. Podyktuj jeszcze raz numer. Dla komórek, dla telefonów stacjonarnych. 704-304-304. Ajajajajajaj. No tak, no tutaj tak szybko mija czas, a my też tak w poniedziałku, to znowu w sobotę, niedziela się nie widzieliśmy, tak troszkę wypadłam z wprawy, ale zawsze to jest taki dylemat. Proszę Państwa, dobrze, no to będziemy kończyć program na dzisiaj. Jeśli ktoś z Państwa naprawdę nie jest w stanie tych dwóch różnic znaleźć, to jutro. Ale proszę jeszcze spróbować podjąć wyzwanie. Marcinku, dawaj nadechy jeszcze raz. Tak, to jest zawsze nasza ostatnia dosłownie deska ratunku. Dawaj nadechy, mamy jeszcze parę chwil. Na chwileczkę, ile tam możesz nam dać? Dobrze, proszę Państwa. Powiększone.
na takim wygodnym do patrzenia tle. Jeszcze raz mówię, co trzeba zrobić. Między tymi zdjęciami, które wyglądają na pierwszy rzut oka dokładnie tak samo, są dwie różnice. Jest ich trzy, ale ja Państwa proszę o dwie. Dwie różnice proszę znaleźć. Zegar wystartował, jest naprawdę mało czasu do końca programu, bo teraz już kończymy program. To już nie jest kwestia zmiany zagadki, bo nie mogę już Państwu dzisiaj nic nowego zaproponować. Mamy po prostu za mało czasu. Ten program powinien się kończyć koło 12, już i tak troszkę przeciągamy. W dalszym ciągu ktoś ma szansę wygrać za rozwiązanie tej zagadki nawet 5000 zł. Trzeba będzie opowiedzieć o tych różnicach. My wiemy, że tu są dwie. Twoje zadanie to opowiedzieć, gdzie one się znajdują, tak żeby wszyscy gracze to zobaczyli. Niecała minuta. Komórka czy stacjonarny telefon i numer. Kręcimy. Po prostu proszę spróbować wykręcić. Chociaż raz spróbować. 704-304-304. 30 sekund. Proszę Państwa, tak czy siak musimy za chwileczkę kończyć. Mam nadzieję, że to, że jest to koniec programu, zmobilizuje kogoś, kto może te dwie różnice znalazł, widział, do tego, żeby do nas zadzwonić. Proszę spróbować, nawet warto spróbować ten kolejny raz do nas zadzwonić. W końcu w grę wchodzi nawet 5000 zł, także ja bym zaryzykowała na Państwa miejscu. 10, 9, 8, 7, 6, szybciutko, do telefonu. Kończymy wykręcać numer, uwaga, 3, 2, 1, uwaga, proszę Państwa. Zanim zniknę z ekranu, kogo usłyszę? Kto mi opowie o tych różnicach? Kto opowie o tych dwóch różnicach? Śmiało, proszę bardzo, bo zaraz będzie za późno po prostu. Znikniemy z anteny, także żebyś się nie spóźnił, spróbuj. Jeśli widzisz te dwie różnice, spróbuj teraz trafić do studia, opowiedzieć się o nich i spróbuj wygrać 5000. Nie wyświetlaj! O Jezu, panowie, to reżyserki, nie wyświetlajcie mi to. Dobra, Anka, pokazujemy rozwiązanie, żegnaj się. Chwileczkę, momencik. Daj mi chwilkę, ja policzę trzy chwilki, dobrze? Marcinku, proszę. Trzy, no już zaczęłam. Trzy, na wykręcenie numeru. Na wykręcenie numeru, z komórki, ze stacjonarnego, ale tylko ktoś, kto rzeczywiście te dwie różnice widzi. Tutaj mam nadzieję, że ktoś z Państwa dwie wypatrzył, prawda? I może o nich opowiedzieć. To zapraszam do studia, zanim będzie za późno. Dwa. Śmiało, śmiało, proszę spróbować. Naprawdę więcej nie powiesz, że nie lubisz poniedziałków, jak w poniedziałek 7 kwietnia zarobisz 5000 zł. I mam nadzieję, że już na stałe przyłączysz się do naszych gier. Codziennie o 11 czekam na Państwa tutaj w Tele5, znaczy nie codziennie, od poniedziałku do piątku. Jeden. No. Jedna osoba. Jeden i wystarczy jedna osoba, żeby się wszystko dobrze skończyło, żebyśmy nie musieli zakończyć tej zagadki, pokazując Państwu rozwiązanie. Jedna osoba. Proszę bardzo, kto? Wierzę, że ktoś z Państwa te dwie różnice wypatrzył. Naprawdę, pomimo tego, że to jest poniedziałek. Kto lubi poniedziałki? Kto jest w domu w tej chwili przed telewizorem w poniedziałek i widzi dwie różnice między tymi zdjęciami? Zapraszam, proszę spróbować jeszcze zarobić na tym pieniądze. Proszę nie pokazywać rozwiązania, naprawdę. Czekamy. Nie wierzę, że nikt tych dwóch różnic nie widzi. Nie wierzę.
Marcinku, ile mamy czasu tak do zniknięcia? Tak, bo ludzie, wiesz, lubią czasem wiedzieć, ile mają czasu na wykręcenie numeru telefonu. 50 sekund to naprawdę niewiele. Dobrze, czy ktoś widzi te dwie różnice? Widzi ktoś te dwie różnice? Proszę Państwa. Jedna osoba wystarczy. Wystarczy, żeby jedna osoba była przed telewizorem, widziała te dwie różnice i wszystko się może dobrze skończyć. A nawet spektakularnie, bo ktoś może zacząć tydzień z 5000 złotych w kieszeni, także... Dobrze, teraz trzeba podjąć decyzję, to za chwilę będzie za późno, zostało 30 sekund. Ja już powolutku się z Państwem żegnam, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. 20 sekund! Czy jeszcze kogoś usłyszę? Dwie różnice. Opowiedz o dwóch różnicach między tymi zdjęciami. Tak szybko opowiedz, sprawnie, bo nie mamy już czasu. Uwaga, kto trafi na antenę? 8, 7, 6, 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. 3, 2, 1, uwaga, 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 uwaga. Wszyscy czekamy, niech tam się... No, proszę Państwa, bo Marcinek ma zaraz autobus i nam wyświetli rozwiązanie. Kto widzi? Ostatni raz próbujemy przedzwonić do mnie. Zobaczymy, ktoś tu musi wpaść. 704, 304, 304. Jedna osoba, teraz czekamy. Jeszcze tu jestem. Jeszcze każdy z Państwa może tu trafić i podać mi odpowiedź i spróbować wygrać 5000. Jeszcze każdy ma szansę. Trzy, dwa, jeden. No, śmiało, jeszcze jest szansa. Udało się komuś. Halo. Tak, słucham. Proszę Pani, gdzie są te dwie różnice? Jedna jest na rękawie, druga guziki. Rękawica jest jedna, a druga... Rękawica, tak, to wystarczy. Brawa dla Pani. Proszę Pani, gramy szybciutko dalej. Wygrała Pani tę nagrodę gwarantowaną 200 zł. Gramy teraz o ten bonus. 30 sekund i 5 pytań. Proszę się skoncentrować. Startujemy z pytankami, dobrze? Ile par odnóży mają pająki? Par 4. Niewielki błąd, ale jednak. 6. 6. 6. Ale no rzeczywiście... Drugie pytanie też było proste. Która litera symbolizuje pierwiastek chemiczny wodór? Proste. Proste są te pytania, proszę Państwa. Tylko no to są nerwy. Jak się trafi na antenę, to jednak są nerwy. Proszę Państwa.
Dziękuję Państwu pięknie za ten poranek poniedziałkowy. Jutro na Was czekam o 11:00 w Tele 5. Do widzenia.